Tak, zgadza się. Podpisać się tylko na nie. Skończyła się seria bramek i Śląsk skończył wygrywać. Może nie aż tak do końca. Znaczy wszystko się zgadza, ale myślę, że dzisiaj to nie był nasz najlepszy mecz. Dzisiaj ten mecz bardziej wyglądał na to, że tu Lechia może wygrać. Ale co się stało? Bo dzisiaj był zupełnie inny Śląsk niż ten chociażby z Krakowa. Myślę, że dzisiaj się nałożyły te wszystkie mecze teraz po kolei na nas i dzisiaj był właśnie ten powrót tej naszej niepowodności. No tak czasami bywa. Musimy się również z takimi meczami zmierzyć. Nastawiacie się na Puchar Polski, że to jest ten najważniejszy dwumecz tego sezonu? Nie, to akurat nie. My akurat celujemy w podium i oczywiście Puchar Polski to jest zrozumiałe, że to jest nasz cel, ale naszym celem również jest podium w lidze. Za tydzień trudny mecz w Lublinie. Kibice liczą, że będzie zwycięstwo. My również liczymy na to, że będzie zwycięstwo. Czujecie zmęczenie? Ostatnio gracie co 3 dni przez trzeci tydzień praktycznie już. Tak, to myślę, że dzisiaj to chyba się trochę skumulowało i gdzieś tam zaważyło na tym, że nie byliśmy aż tak świeży jak zawsze. Mocno Marian był załamany w szatni po tym zagraniu, bo to trochę mu się wymsknęła ta piłka. No rzeczywiście, ale tak jest. Czasami się w meczu zdarzają takie rzeczy. Jesteśmy drużyną i tak jak razem udało nam się awansować do finału, tak samo dzisiaj razem rzymsowaliśmy z Lechią.